Kaszu są super przyczepne. Są bardziej wyjściowe. Jesteśmy w kolejnej jaskini. Trochę nas podmywa przepływ i odpływ. Fale są się gigantyczne, woda lodowata. Ale są po prostu pięknie z tych jaskiniach. Coś wspaniałego. I jesteśmy na końcu Puerto Nimones i mamy tutaj takie piękne skały, o które obijają się wielkie fale. Dzisiaj są na tyle duże fale, że na Zatokę Wraku jest zakaz pływania. Tutaj mamy taką dość przepaść, tego nie widać. Niestety na filmie, ale no, wygląda to bajecznie. A u góry jest rybka. Opowiedz teraz jeszcze raz o kolorowych rybkach, bo właśnie nakręcam. Pływają tam gdzie ci ludzie teraz tutaj są tymi rurkami. To są bardzo kolorowe rybki. O, tutaj. Zrobiłam zbliżenie. Tak. Bardzo kolorowe. Pięknie wyglądają. Jesteśmy w Puerto Nimones właśnie. I siedzimy sobie o tak z nóżkami w wodzie. Mamy aquashoes, więc jesteśmy bezpieczni. Tak. Buty prawie jak do spinania. Bardzo przyczepne, bardzo fajne. Bardzo przydatne. Przydatne. Narzędzie. No i tu sobie siedzimy w takim kanionie, tam sobie woda wypływa. Tam są te jaskinie, gdzie wcześniej pływaliśmy. Tutaj mamy, można sobie wypożyczać sprzęt do nurkowania, tam wyżej jest knajpka. No i tak. Bardzo ładne miejsce, na pewno jeszcze tu wrócimy. To prawda. A tam nasi znajomi tam w grajdołku leżą i się opalają. Trupy. Trupy. Jesteśmy dzisiaj na plaży w Laganas. Pierwszy raz tutaj na Zakynthos mamy taką pogodę pochmurną i wietrzną. I pierwszy raz są fale, jest totalny przepływ. Tam mamy chmury, aż wygląda jakby się zanosiło na burzę. Sobie tu leżymy na kocyku. Chmury, tam dzisiaj chcemy iść w góry, ale jeszcze nie wiemy, czy nie będzie za dużo chmurek, bo no nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie jakiś widok, a warto iść wtedy, kiedy będzie widok. Więc dzisiaj strasznie przyjemnie leży się na plaży. Po raz pierwszy nie jest duszno. Można stać, można sobie postać na wiaterku. Tam mamy wyspę żółwia. Obok mamy wyspę ślubów, na której jeszcze nie byliśmy, ale na pewno pójdziemy. Wstęp jest za 5 euro, dlatego tak wciąż się wahamy, ale chyba warto, bo bardzo polecają. No i zobaczymy, co to się dzisiaj z tych chmurek urodzi. A to mówiłam do was ja. Brzeg i chyba zaraz pójdziemy z Kamem popływać. Jest i mąż. Idziemy zwiedzić kolejną jaskinię. Można tu przyjść tak sobie normalnie na nogach. Aquashoes. Jedzie nasz koszyczek teraz właśnie. O, pan wyciąga nasze lody i zaraz nam przyniesie. Coś komicznego. Są, idą nasze roczki. I taki film. Całe Zakynthos na zejściu ze szczytu. Skupos.
takie miejsce dzisiaj wybraliśmy sobie na wieczór. No i przyjechaliśmy w końcu na słynną Zatokę Wraku. Po zachodzie słońca. Spuściutko w końcu z naszego mostku można zrobić z góry filmik. I takie widoki mamy teraz. Kuj, chodź do tu drogą. Do mnie. Znaczy, że da się upalić. Nie ma, płyną sobie ludzie, którzy pozwiedzali. Ale zobacz, wcale nie płyną do tych tutaj łódeczek, tylko płyną sobie gdzieś. Przymiarcie, ale jaka malutka jest ta łódeczka. Mamy taki piękny zachód słońca. A tutaj mamy po prostu najcudowniejszą plażę świata. Idziemy sobie na szczyt Skopos po raz drugi. Przed nami szczyt. Obok mamy takie widoczki. I bezkres morza. Tam Laganas, ale zaraz z drugiej strony będzie lepiej widać. O zachodzie słońca. A tam jakoś musimy się zdrapać na ten szczyt. I ostatni krótki filmik. Nareszcie dostaliśmy się na naszą górę Skopos, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Widać całe wybrzeże. Właściwie każde wybrzeże. Słoneczko już zaszło. Tutaj jest nawet taki mały krzyżyk zardzewiały. O, a stamtąd przyszliśmy, tam jest kościółek. Na początku myśleliśmy, że to tamta góra. Chcieliśmy na nią wleść. Prawda? Czy to? Widoki super, widać wszędzie, z każdej strony. Wybrzeże. Bezkres morza, połączonego z niebem. Tak. I ja tu też tu jestem.